Siemaneczko moi kochani, z tej strony witam was Ryoko i dzisiaj kolejny odcinek z gry Last Chaos poświęcony przedmiotom w item shopie, które warto kupować, a które nie. Więc wchodzimy sobie w item shop, zakładka pakiety, tam gdzie skończyliśmy. I teraz kolejny jest zaklęte pudełko szczęścia za 103 cashu. Kupujemy sobie to. Wiem, że ostatnio nie zwróciłem uwagi, jakie odcinki nagrywałem wcześniej, przed powrotem, i ostatnio nagrałem dwa odcinki, które już nagrałem, ale teraz będziemy szli do przodu. Tak, to było dla przypomnienia, więc kupiliśmy sobie zaklęte pudełko szczęścia. Po otwarciu otrzymasz 10 sztuk losowej esencji lub esencję losu. Więc bierzemy sobie to do plecaka. Mamy to już w plecaku. Mamy to tutaj w pierwszym wolnym slocie. I otwieramy sobie to. I mamy 10 esencji umiejętności, czyli one są potrzebne do tego, żeby zgarniać punkty umiejętności, tak zwane PU. W tej grze one są potrzebne do wyuczenia się danych skilli, które też mamy tutaj u danego trenera, danej postaci. Ja już na tej postaci mam wszystko, na niej mam maksa wbitego, więc na niej już nie mam czego się wyuczyć. No i te punkty, jak widzicie, 44,5 tysiąca są tutaj, ale te eski zostawię sobie na inną postać. Najlepiej je odpalać, jak się właśnie można powiedzieć, że się farmi punkty umiejętności na mobach. Odbiorę sobie jeszcze rzeczy z magazynu, te, które tutaj przyłożyłem wcześniej. Odbierz, o, jeszcze kasę tam mam jakąś, widzę, to też się to odbierze, przełożę tak, jak to było wcześniej. No i co, no gierka z 2007 roku. A jednak tutaj czat żyje. Tutaj widać, nawet stoiska są. Więc no, ja wróciłem teraz do gierki. Zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli chcecie ze mną pograć. Oczywiście zapraszam was również na mojego Instagrama oraz Discorda. Wszystko będziecie mieć tam w opisie. No i przede wszystkim zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Twitcha, gdzie streamuję w soboty i niedzielę. Tutaj jestem na gierce też często, więc no znaczy, jak teraz wróciłem, to będę często. No i co, ten odcinek już w sumie dobiega końca. Nie mam tu wam więcej co powiedzieć o tym farmieniu punktów umiejętności, ale ogólnie te punkty są po to tylko, żeby właśnie zdobywać te punkty umiejętności, gdzie możemy wyuczyć się przez to skilli albo jakiegoś innego NPC-ka, jakiegoś rzemiosła czy coś potrzebnego do na przykład tworzenia różnych przedmiotów. Więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.